Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem miniatura w wykonaniu Francuza Aleksandra Alochina z innym Francuzem, Mfangiem, Andrzejem. Oczywiście grali sobie w Anglii, bo to miejscowość, jakby jej nie czytać, jakaś tam brama do morza czy coś, nie wiem, to taki trudny ten francuski język w 23 roku. Był tam taki turniej. Alochin gra, jak zwykle, białymi. I na poprzednio oglądaliśmy partię, że zagrał E4. Tu zagrał D4 i przygotował gambit hetmański. Partia pochodzi z 23 roku, czyli rok po ogłoszeniu wału londyńskiego przez Capablanca. Wał londyński to były zasady meczu Mistrzostwa Świata, wtedy Mistrz Świata. Nie było żadnych szachów klasycznych, nieklasycznych, FIDE, nie FIDE. Mistrz Świata ustalał zasady gry, dobierał sobie przeciwnika. I w 22 roku w Londynie Capablanca ogłosił warunki, które musi spełnić pretendent. I Alochin zaczął się przygotowywać bardzo intensywnie. Potrzebował 5 lat i musiał udowodnić, że zasługuje na prawo gry z Capablancą. Wykonał olbrzymią pracę analityczną. Książki pisał, artykuły, wygrywał turnieje i analizował partię Capablanca. Można tak grać. To nie jest tak, że kolejność posunięć jest dowolna, bo ona wyklucza pewne, no tutaj na C4 się odbije, skoczek BD7, E3. A jeżeli panowie grali już kilka razy, no to Alochin wiedział, że może grać byle co. Potem ten wariant był ćwiczony w 27 roku w Buenos Aires. Piękne powietrze, czy piękna przestrzeń. W czasie meczu z Capablancą właśnie. Wieża C1, bo Twinnik w tej pozycji grywał goniec D3 w 7 ruchu. Nie walczył o tempo. W tamtych czasach walczono o to, ażeby goniec, ten goniec, z F1 wyszedł na C4 w jednym ruchu, żeby poszedł tak. O. Bo to jest, uważano, że tempo ma znaczenie. C6. Hetman C2. Konsekwentna walka o tempo. Biały w walce o tempo jeszcze ma taki ruszek i taki, a czarnemu kończą się szybciej. Teraz powstaje w pewnym sensie pozycja z przyjętego gambitu hetmańskiego, ale czy tu ten hetman na C2 stoi lepiej, nie wiadomo. Teraz pozycja idzie na kolejny wariantu Capablanca. Tak grywał Capablanca, żeby wybić na C3 po wymianie gońców, dojść do E5, czyli przykładowo jak roszada, to tu bije figura, a no to tak to sobie mogę grać, ale nie w szachy. Najpierw tu, potem tu i tu. Takie kontruderzenie. Alochin to ćwiczył białymi i czarnymi i tu ze zdziwieniem widzimy, że zagrał skoczek E4, również przeciwko Capablance stosował to. Dowcip polega na tym, że jak goniec bije i skoczek odbije, to tam na H7 grozi taki bardzo nieprzyjemny szach, bo tu hetman zawinkla strzela. Hetman A5 szach. I tutaj najlepiej król F1 iść. Król E2. Taki ruch, jakby to powiedzieć, no, ryzykowny. Po F6. Goniec H4. Skoczek B6. Czarny by miały kompletne wyrównanie, nie mówiąc o tym, że może stałyby lepiej.
Wieża E8. No, wieża na E8 idzie chyba przygotować E5 w tamtym duchu. Jednakże jest to za wolne. Wieża HD1. I można powiedzieć, że białe zdążyły zrobić sztuczną roszadę. Król schowa się na G1 i jest dobrze. Skoczek 7 na B6. Na razie król się nie może schować, goniec odchodzi. Hetman B5 szach. Hetman D3. Hetman D3. Wieża D3. Goniec G5. Skoczek F na G5. Pozornie wydaje się, że czarne wymieniły hetmany. To znaczy nie wydaje się, że czarne wymieniły hetmany, ale wydaje się, że po wymianie hetmanów i czarnopolowych gońców partia zmierza na remisowe tory. Jednakże jest to nieprawda. Biały ma przewagę w rozwoju. Goniec D7 nie bardzo gdzie ma iść. Czarne pola są słabe. Koniś będzie kicał tu i tam. A pion jak pójdzie na E4, wygoni konia. Koń na D5 stoi niestabilnie, a koń na B6 bardzo dobrze wspiera konia, ale sam stoi nieszczęśliwie. Zwracam uwagę, że koń, który wspiera kolegę, jak przyjdzie, go zamieni, to świetnie, ale jak on stoi, to nie. Proszę, koń się F6. I koń się ładuje na D6. I koni się, proszę bardzo. A jeżeli myślicie, że ten nie strzela na F7, on też strzela. Wieża E7, E4. No chcemy dopiąć do E5. Pion podzieli szachownicę, goniec nie gra. H6, osłabienie. Skoczek F3. Wieża B8 i G4. Doskonałe posunięcie. Chcę zagrać G5 i wrócić atakować F7. Na wieża D7. Król D2 z olbrzymią przewagą. Białych. Wzięcie piona bardzo, bardzo ryzykowne. Po wieża G1. Koniś się musi wrócić. I znowu atakowany jest punkt. F7. Jak go bronić? Zobaczmy, przyjrzyjmy się, jak skoczki dominują pozycję. Skoczek BD7. No nie wiadomo, po co on tam poszedł. Kombinujemy jak Aleksander Alochin. Kto słuchał moich komentarzy, nie zdziwił się, że huknął koniem. I teraz nie jest dobrze wziąć wieżą, bo pogoniec E6 nie ma jak bronić tej wieży. Partia jest do poddania. A po stracie piona F7, słabość na E6 też jest do poddania. Można powiedzieć, że partia jest rozstrzygnięta. Czarne robią jeszcze kilka posunięć. To na pewno nie jest dobry ruch. Bronimy konisia z nadmiarem. B6 nie pomaga. Król H7. E5. Pion E5 klinem wbija się w pozycję. Fiksuje słabego gońca. Goniec broni. Blokuje wieżę. Nie wiadomo, po co czarny grał. Może był w niedoczasie. Może w turnieju był dobry bufet i po skończonej partii zawodnicy tracili dostęp do bufetu. Nie wiem. Bardzo często tak się zdarzało. Proszę. Kombinujemy jak Alochin. No, kombinacja jest prosta. Jest motyw kombinacyjny, zwany niebroniona figura. Wieża rentgenem patrzy i skoczek odskakuje. Ten skoczek musi coś zbić albo na coś napaść, żeby ten skoczek był atakowany. No i co on? Zbił na H6. A to już jest, no, totalna bezradność. Po prostu wrócił.
i za chwilę będzie chciał coś jeszcze chapnąć. Król G8. Król E3, żeby jakichś głupich szachów konisiem nie było. G6. No to zabierzemy piona C2. No dlaczego mamy go nie zabrać? Król G7. I wieża G5. I grozi parę rzeczy. Między innymi grozi goniec G6 z zabraniem piona G5. Oj, 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 oj. No, Alochin grał doskonale. Prostotą środków prowadził atak na króla. A jak to się zaczęło? Zaczęło się normalnie. DC4, no niestety to jest przedwczesne. Czarny jak chce walczyć, to powinien zagrać C6. Może B6 do wariantu Tartakovera przejść, może H6. No dał małe tempko. Skoczek D5, no jeszcze wszystko dobrze. Ale hetman A5, no nie. I tu wymiana, no zobaczmy, że hetman na A5 nie ma nic do roboty. Źle się czuje. Grozi mu złapanie. Mało pól ma do gry. I nagle okazuje się, że białe są w głębokiej grze środkowej, a czarne są w debiucie. Ponieważ debiut się kończy, kiedy są połączone wieże, czyli między nimi nic nie ma, można powiedzieć, że czarne do końca partii będą w debiucie. Skoczek F6. Proszę, na F7. Wieża nieszczęśliwie. H6. Osłabienie. Ofiara piona. Przyjęcie otwiera linię G. Znowu na F7. Hop. Wszystkie czarne figury poza skoczkiem F6 stoją źle. A teraz i skoczek F6 stoi źle, bo już nie stoi na F6, tylko poszedł sobie na H5. Pion. Motyw kombinacyjny. Wzięliśmy piona, wracamy. Idziemy po trzeciego. A czarne wieże dalej nie są połączone. Goniec nie wykonał posunięcia. Figury stoją na bandzie, a wieża z bandy musiała uciec, bo by zginęła. Co by nie mówić, Alochin zagrał fantastyczną partię. Dziękuję Państwu za uwagę.